Prawdopodobnie czerwcowa sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana na żywo. Właśnie zaczęła się przebudowa sali numer 4 na parterze w Urzędzie Miejskim, gdzie obradują miejscy radni. Sala zostanie wyposażona w 29 stanowisk z mikrofonami i terminalami do głosowania i debaty. Montowane są modułowe stoły konferencyjne, dostosowane do nowych rozwiązań technicznych. Wymienione zostaną również krzesła, będzie ich 64. Wkrótce dostarczony będzie system nagłośnienia i projekcji do transmisji obrad online. Posiedzenia Rady Miejskiej będzie można na żywo śledzić w internecie przez aplikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Dostęp do transmisji zapewniono dla minimum 150 jednoczesnych połączeń. Dwie szybkoobrotowe kamery będą zsynchronizowane z systemem do zarządzania obradami, co pozwoli m.in. na bezpośrednią prezentację wyników głosowania i automatyczną archiwizację materiału. Elementem zamówienia było też oprogramowanie do elektronicznej dystrybucji dokumentów między Biurem Rady Miejskiej a radnymi. Na wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych miasto pozyskało dotacje w ramach projektu e-Pabianice. Montaż i uruchomienie systemu pozwoli spełnić obowiązek transmisji online z posiedzeń Rady, który wchodzi w życie od nowej kadencji. Trwa ukwiecenie naszego miasta. Kwiaty i rośliny widoczne są już w różnych miejscach. Ukwiecenie miasta w tym roku rozpoczęło się po zimnej zośce. Od 18 maja potrwa do 23 maja. 12 metrowych skrzynek z kwiatami umieszczono na moście w Parku Słowackiego. Kaskadowe, stojące konstrukcje pojawiły się m.in. na Starym Rynku oraz w centrum miasta, na przykład na ulicy Świętego Jana oraz na Zamkowej. Łącznie tego typu stojaków obsypanych kwiatami jest 15. Dodatkowo ulicę Zamkową zdobi roślinność w 18 betonowych gazonach. Najwięcej, bo 42, jest kwietników wiszących na latarniach wzdłuż głównej ulicy Pabianic na odcinku od Kościuszki do Gdańskiej. W tym roku ukwiecenie stworzone zostały sadzonek dwóch kolorów surfini, pomarańczowo-żółtej i purpurowej, kocanki złotej oraz białej smagliczki. Upiększanie miasta w postaci nasadzeń kwiatów na wiosnę odbywa się od kilku lat. Pierwszy raz akcję ukwiecania ulicy Zamkowej zorganizowano w 2014 roku. Ale należy dodać, że nie tylko kwiaty dodają uroku i cieszą oko. Nieodłącznym elementem pabieńskiego krajobrazu są również fontanny. Przy jednej można odpocząć w Parku Słowackiego, a przy drugiej, znajdującej się na skwerze przy ulicy Szarych Szeregów, w ciągu słonecznego i ciepłego dnia schłodzić się, a wieczorem tak jak w parku, podziwiać jej kolorowe efekty. Fontanny przeszły przegląd techniczny, sprawdzono również ich instalacje. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, wodotryski będą cieszyć oczy Pabianiczan, ale również odwiedzających nasze miasto turystów do końca października. Listy gratulacyjne i upominki przyjęły od prezydenta Grzegorza Mackiewicza koszykarki PTK CIS Multi z Multum Pabieńce i ich trenerki Sylwia Blaźlak i Edyta Koryzna. Nasze juniorki po raz drugi wróciły do rodzinnego miasta z brązowymi medalami Mistrzostw Polski drużyn do lat 18. Nie ukrywam, że powtórzenie sukcesu sprzed roku bardzo nas cieszy. Tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy kiedyś z prezesem, opieramy to na Pabianiczankach, czyli na naszych dziewczynach, na tych, które znamy, które widzimy i z nimi mamy bardzo dobry, fajny kontakt codziennie. Wiele z Was już widać na parkietach pierwszoligowych, możemy Was dopingować. Cieszę się bardzo, bo starosta pojechał z Wami, znalazł chwilę czasu, żeby być i bezpośrednio być z Wami. W związku z tym ja dzisiaj chciałem Wam serdecznie pogratulować wspaniałego sukcesu. Nie ukrywam, że jak usłyszałem, że z Gdynią, się zastanawiałem, jak to będzie, ale dałyście radę. Cieszę się bardzo, wspaniały wynik i chcielibyśmy Wam za to serdecznie podziękować i pogratulować. Podopieczne trenerki Sylwii Wlaźlak i asystujący jej Edyty Koryzny po zwycięstwie nad drużyną VBW GTK Gdynia 66-57 wywalczyły trzecie miejsce w turnieju finałowym rozegranym w Gorzowie Wielkopolskim. Lecz jak mówi kapitan zespołu Daria Kowalczyk, która niestety z powodu kontuzji obserwowała swoje koleżanki z ławki rezerwowej, to nie tylko ten mecz był najtrudniejszym w turnieju. Dziewczyn, z których spodziewałyśmy się bardzo dobrej gry, ale dziewczyny się bardzo dobrze postawiły i wzięły na barki ten ciężar i jakoś dały radę. No i oczywiście ten końcowy mecz o trzecie miejsce, które i my grałyśmy o wszystko i Gdynia grała o wszystko, więc dałyśmy z siebie 100%. No i
był ten mecz bardzo wyrównany, ale my byłyśmy lepsze. No i wygrały się. Wspomniany mecz z Eneą AZS Poznań, wygrany 52-44, był przepustką do najlepszej turniejowej czwórki i dający szansę na obronienie trzeciego miejsca wywalczonego rok temu, czego dokonały nasze juniorki. Za gratulacje i wspieranie pabieńskiego basketu koszykarki zrewanżowały się Grzegorzowi Mackiewiczowi pamiątkowym brązowym medalem, który wręczyła prezydentowi trenerka Sylwia Wlaźlak. Ala i Olo, czyli ona i on, są przyjaciółmi z sąsiedztwa. Roztaczają marzenia o szczęśliwym, dobrym i bogatym życiu oraz karierze w świecie wielkiego ekranu Hollywood. Tak rysuje się fabuła przedstawienia z muzyką filmową w tle w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA. Artyści z przystankiem Hollywood, bo taki tytuł nosi widowisko, wystąpili na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury. Ale popatrz, jakie miejsce ci zabrałem. Fajne, co nie? Fajnie, to jest ładnie. Piękna pogoda. Ale na jamie. Museum. Ale popatrz, bambety się tam wyleciały. A no właśnie, lecą. A gdzie to chcesz nie być? Chyba jesteśmy, wiesz, w Papienicach. Bohaterowie spektaklu snują fantastyczne wyobrażenia o byciu, choć na chwilę, gwiazdami filmowymi. Z takich znanych filmów, jak na przykład Bodyguard. Dirty Dancing. Może ktoś nas zaczarował, może w dobre słowo odział nasze dni. Może jest ważne, że zbudzili, ważne, że się nauczyli. Czy też Desperado i innych wierzą i mają nadzieję, że historie opowiadane w piosenkach ich bohaterów, największych przebojach muzyki filmowej, zmienią na zawsze życie w cudowną baśń. Widowisko charakteryzuje dowcip oraz interakcja z widzem. To, co przyciąga uwagę, to bez wątpienia kostiumy artystów oraz filmowa scenografia przystanku Hollywood. Reżyserem sztuki, autorką scenariusza oraz choreografii jest Izabela Witwicka, pomysłodawczyni i założycielka teatru. To ona wraz z mężem Marcinem Witwickim stworzyła ten autorski teatr muzyczny IWIA. Jego repertuar to operetki, musicale, widowiska w nurcie piosenki retro oraz klasycznej opery. Sceną wykwalifikowanych i doświadczonych solistów wywodzących się z teatrów muzycznych całego kraju jest każde miejsce, gdzie mogą realizować się artystycznie i występować przed publicznością. Pabieńskim widzom Teatr IWIA jest już doskonale znany. Artyści pierwszy raz w MOP-u wystąpili w 2012 roku. Od tego czasu bardzo chętnie przyjeżdżają do Pabianic z kolejnymi swoimi widowiskami. Tej audycji nie sposób nie znać i nie słyszeć. Po raz pierwszy w programie Pierwszego Polskiego Radia zaistniała 1 lipca 1971 roku i od tego czasu nieustannie trwa. To Lato z Radiem, nadawane oczywiście w okresie letnim, wakacyjnym, którego pomysłodawcą, a zarazem pierwszym szefem był Aleksander Tarnawski, twórca Sygnałów Dnia czy 4,5 roku. Na pomysł przypomnienia utworów, jakie od tamtego czasu pojawiały się na antenie wspomnianej audycji, wpadł Mirosław Piotrowski, instruktor senioralnej sekcji muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Pomysł w zasadzie nie wiem skąd się bierze, jako że one tak przychodzą do głowy nagle i niespodziewanie. No i człowiek zaczyna szukać repertuaru, organizować to wszystko, ubierać w jakieś ramy. No i coś nam wychodzi ku, jak się okazuje, zadowoleniu naszej publiczności. Podczas koncertu Pamiętaj Lato z Radiem członkowie senioralnej sekcji wokalnej MOK-u zaprezentowali przede wszystkim popularne piosenki, które rozbrzmiewały w tym programie, ale nie tylko. Repertuar był bardzo urozmaicony, to znaczy starałem się oczywiście
ze zrozumiałych względów, ponieważ mamy bardzo ograniczony czas trwania koncertu w stosunku do dziesięcioleci trwania Lata z Radiem. Starałem się wybrać piosenki z różnych lat, dość charakterystyczne, zarówno te, które publiczność może dobrze pamiętać, które utrwaliły się w pamięci, jak i takie, które były stosunkowo mało znane, a też uważałem, że mogą być dla słuchaczy ciekawe. Do znanych utworów należy zapewne na przykład Marionetka, Jabłuszko pełne snu, Czerwony autobus, Mój kapitanie, Na deptaku w Ciechocinku czy Kapitańskie tango. Nieodłącznym elementem majowych koncertów w wykonaniu senioralnej sekcji jest nauka zupełnie nowej piosenki. Wprowadziliśmy kilkanaście lat temu do programów majowych naukę piosenki dla publiczności. Niejako chciałem, żeby to była kontynuacja dawnych naszych spotkań, zatytułowanych Spotkania z piosenką, gdzie również ten element występował. Od wielu lat teksty do tychże piosenek dla publiczności pisze poeta zaprzyjaźniony nasz Rysio Wasilewski, a muzykę do tychże piosenek piszę ja. Tym razem publiczność miała okazję nauczyć się piosenki zatytułowanej Święto Wiosny, której treść nawiązuje oczywiście do aktualnej pory roku. Kiedy dym już z komina nie całość programu muzycznego jak zawsze dopełniają odpowiednie do jego tematyki stroje występujących. Dawno, dawno temu zdecydowaliśmy, że nie ubieramy się jednakowo. Panie mają własne pomysły na swoje stroje, wykonują to we własnym zakresie, względnie przy wzajemnej jakiejś tam pomocy, wymianie. Niemniej tak wygląda sytuacja z paniami. Sprawa bardzo prosta, potrafią to zrobić, chętnie to robią. No gorzej jest z panami, bo tutaj wybór jest taki dosyć nijaki, jako że no, spodnie, marynarka, koszula, względnie sama koszula, względnie kamizelka. O, dochodzi kapelusz lub nie. Koncert Pamiętaj Lato z Radiem to ostatnia przedwakacyjna propozycja senioralnej sekcji wokalnej MOKU. Jednak już od 3 miesięcy, jak przyznał instruktor Mirosław Piotrowski, próbuje przygotowywać repertuar do kolejnego koncertu o roboczej jeszcze nazwie Patrz, jaka piękna nasza ziemia. Wiele lat robiliśmy programy związane z kolejną rocznicą uzyskania niepodległości. Przerobiliśmy wszystkie powstania możliwe i niemożliwe. Lata 20, 30. W każdą stronę wykorzystaliśmy chyba wszystkie istniejące teksty i melodie piosenek. Dużą część tego ja dopisałem, jeżeli chodzi o melodię, do znanych tekstów. Niemniej, no, temat wydaje mi się wyczerpał się. Natomiast pomysł Patrz, jaka piękna nasza ziemia stwarza możliwości przedstawienia zupełnie innych, zupełnie nowych piosenek i niekoniecznie w takim bardzo poważnym kontekście, prawda? Tylko troszeczkę można prowadzić troszeczkę lżejszą muzyczkę, na przykład piosenka z filmu 80 dni dookoła świata, patrz, piękna nasza Polska cała, gondolierzy z nad Wisły, kwiaty polskie, piosenka o przyjaźni, augustowskie noce, o kraju mój, zielone wzgórze nad Soliną, wakacje i miłość, i z tego będzie się składała nasza nowa koncepcja programowa. Program urozmaicony będzie poezją, konkretnie twórczością wspomnianego autora tekstów piosenek oraz poety Ryszarda Wasilewskiego. Na ten koncert senioralna sekcja wokalna pabieńską publiczność zaprasza w ostatni piątek października.
Na stadionie Mosiru odbyły się zawody Ligi Lekkoatletycznej rozgrywanej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziewczęta i chłopcy klas gimnazjalnych i siódmych klas szkół podstawowych, bo takie roczniki rywalizują w tej grupie szkolnych rozgrywek, walczyli o Mistrzostwo Powiatu Pabiańskiego. W tegorocznej edycji Ligi Lekkoatletycznej udział wzięło 6 drużyn dziewcząt i 5 chłopców, analogicznie jak rok temu. Konkurencji, w których lekkoatletki i lekkoatleci rywalizują w ramach ligi, jest 6. To skok w dal, pchnięcie kulą i biegi na różnych dystansach. 100, 300 i sztafecie 4 razy 100 metrów w przypadku zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Inny dystans obowiązywał w najdłuższym biegu. Dziewczęta do pokonania miały 600, a chłopcy 1000 metrów. W żeńskiej rywalizacji mistrzowskiego tytułu broniły dziewczęta z gimnazjum w Piątkowisku, które 2 lata z rzędu wygrywały rywalizację. Tym razem nie udało się powtórzyć sukcesu. Mistrzyniami powiatu zostały lekkoatletki gimnazjum z Ksawerowa, które zdobyły w sumie 836 punktów. Drugie miejsce wywalczone przed rokiem obroniły dziewczęta szkoły podstawowej z Lutomierska, które zapisały na swoim koncie tylko 10 punktów mniej. Trzecie miejsce, 778 punktów, zajęły ubiegłoroczne mistrzynie z Piątkowiska. Ciekawie ułożyła się końcowa tabela rywalizacji chłopców, a to dlatego, że zdarzyło się tak, że była ona odzwierciedleniem tabeli dziewcząt. Zwyciężyła drużyna gimnazjum z Ksawerowa, która wyprzedziła ekipę z Lutomierska, również niewielką różnicą punktów. Ksawerów zgromadził 1009, a Lutomiersk 996 punktów. Trzecia drużyna z Piątkowiska miała ich już znacznie mniej, bo 856. Drużyny z Ksawerowa i z Lutomierska z obu kategorii dziewcząt i chłopców awansowały do półfinału wojewódzkiego gimnazjady w lidze lekkoatletycznej. W piłkarskich zawodach chłopców szkół podstawowych wzięło udział 6 drużyn, wśród których zabrakło szkoły podstawowej z Dobronia, obrońców mistrzowskiego tytułu wywalczonego rok temu. W pierwszej fazie futboliści rywalizowali w grupach. Pierwszą wygrała szkoła podstawowa numer 14, na drugim miejscu uplasowali się piłkarze z Dobronia. W grupie drugiej najlepsza była reprezentacja szkoły podstawowej w Hechle, a na drugim miejscu znalazła się szkoła podstawowa numer 3. Półfinałowe mecze rozgrywane na tzw. krzyż mistrzowie grup kontra wicemistrzowie grup przeciwnych wyłoniły finalistów i drużyny grające o miejsce trzecie. Szkoła podstawowa numer 14 wygrała derbowy pojedynek ze szkołą podstawową numer 3 1-0, strzelając tego złotego gola w ostatniej minucie meczu. W drugim półfinale Ksawerów pokonał Hechło 3-0. Przegrani z półfinałów zagrali w meczu o miejsce trzecie. Piłkarze szkoły podstawowej numer 3 wyraźnie pokonali rywali z Hechła 5-1. Finałowy pojedynek między szkołą podstawową numer 14 i szkołą podstawową z Ksawerowa w regulaminowym czasie zakończył się remisem 1-1. Również 4-minutowa rozgrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. Zwycięzcę wyłoniła seria rzutów karnych. Już pierwszy strzał zawodnika Ksawerowa obronił bramkarz 14. Piłkarze SP14 zamienili na bramki wszystkie karne i zwyciężyli 3-1. Mistrzowie powiatu awansowali do półfinału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci, który rozegrany zostanie 25 maja w Łęczycy.